Sponsorem programu jest właściciel marki Lotto. ...40% Polaków deklaruje, że co tydzień uprawia sport. Niemal wszyscy potrafią jeździć na rowerze. Przyznajemy się do umiejętności pływania. Co czwarty Polak twierdzi, że biega, gra w piłkę, chodzi na siłownię. Wydawałoby się, że lubimy na sportowo spędzać czas. Chociaż przyznajemy zgodnie, sport pozostaje drogą zabawą. Zaledwie kilka procent Polaków trenuje codziennie. Ten wynik mógłby być lepszy, gdyby sport był traktowany jako sposób na wychowanie. Zapraszam na rozmowę z mistrzami sportu. Mariusz Ruszowski, zaczynamy. A moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj Otylia Jędrzejczak, mistrzyni olimpijska, mistrzyni świata, mistrzyni Europy, trzykrotna rekordzistka świata i Europy, a także trzykrotna zwyciężczyni plebiscytu na najlepszego sportowca roku. Dzień dobry. Pan Paweł Nastula, mistrz olimpijski w judo z Atlanty. Dwukrotny mistrz świata, trzykrotny mistrz Europy, trzynastokrotny mistrz Polski. Od 2005 roku zawodnik mieszanych sztuk walki. Absolwent wychowania fizycznego, trener. Oraz pan Marian Drażdżewski, wioślarz, trener i wychowawca młodzieży, a także olimpijczyk z Monachium z 1972 roku. Witamy państwa serdecznie. Witam. Proszę państwa, gdyby nie sport amatorski, to na pewno nie byłoby zawodowego. Wszyscy o tym zapominamy, że przecież wielcy mistrzowie zaczynali kiedyś od małych klubów, tych miejskich, a nawet tych osiedlowych. No, na pewno ten sport, rozpoczęcie drogi ze sportem jest bardzo istotną rzeczą. Każdy z nas kiedyś, czy to go rodzice, czy babcia, czy dziadek, czy ktoś z rodziny zaprowadził, czy ktoś znajomy do danego klubu sportowego, żeby popatrzeć, zobaczyć i tam właśnie rozpocząć swoją drogę sportową. W wieku 6 lat rodzice zaprowadzili mnie na basen, szermierkę, gimnastykę i taniec, więc to było urozmaicenie czasu. Natomiast rzeczywiście bałam się wskoczyć na głęboką wodę w wieku tych 6 lat, kiedy uczyłam się pływać. To był taki najgorszy moment tego pojednania z wodą, ale jak już wskoczyłam do wody, to już było, byliśmy sobie bardzo bliskie, że tak powiem, ja i woda i do końca mojej kariery dobrze sobie służyłyśmy. Panie Pawle? Ja swoją przygodę zacząłem w wieku 10 lat. Mama mnie zapisała, aczkolwiek też były pewne problemy, ponieważ byłem bardzo mały, drobny. I trener powiedział, żebym przyszedł za rok, ponieważ jestem za mały, żebym sobie nie połamał tąkości, no to jak troszeczkę będę większy, czyli za rok, tak, to żebym przyszedł na zajęcia. Wyszliśmy z tej sali, ja się położyłem na ulicy, na plecach, powiedziałem nie, no taki byłem, tak, jak byłem mały, to byłem uparty. Położyłem się, mówię, mamo, nie, musimy wrócić z powrotem, musisz mnie zapisać na te zajęcia. No i mama wróciła, ubłagała trenera, żebym tymczasowo mnie przyjął, ja musiałem jakieś tam ćwiczenia wykonać, pamiętam wtedy w podciągnięciach na drążku chyba 100. Nie, żartuję, 10 czy 12, jakieś przysiady, pompki. No zobaczył, że jestem sprawny. No i mówię, no dobrze, no to tymczasowo cię przyjmiemy na te zajęcia. Co pan odkrył w sporcie, że to pana pociągnęło? Niby jest to walka, sport walki, tak, ale są takie zasady, jest szacunek do drugiej osoby. No i to, że ten sport mnie trochę wychował, tak? Ja myślę, że gdyby nie te judo i nie te codzienne treningi, no to może dalej bym się przewracał i walczył na podwórku, na osiedlu, a no, to by się nie przełożyło na to, że miałem okazję startować na igrzyskach i wygrać te igrzyska. No właśnie, czyli motywacją zwycięstwo, prawda, że praca, ciężka praca daje szansę, żeby coś osiągnąć w życiu. No teraz ta motywacja jest troszeczkę mniejsza dla młodych sportowców, bo kiedyś dla nas motywacją to było dostać dres, buty, koszulkę. Ja pamiętam, jak na WF-ie raz w roku dostawaliśmy, czy raz na 2 lata sprzęt, tak? No i ja po raz pierwszy jak miałem dostać ten sprzęt, i była ustalona godzina, dzień,
i po prostu jak ktoś nie przyszedł tego dnia, no to nie dostaje sprzętu, tak? A ja akurat zachorowałem, miałem prawie tam 40 stopni gorączki, no ale mówię, kurczę, no nie mogę, no. 42, ale pójdę pod dres. Nie da rady, no. Ubrałem się, pojechałem na WF. Pamiętam jak dziś, takie były fajne dresy AZS AWF Warszawa z takimi literami. Tak, ale były gorsze i lepsze, tak? I my by dostawaliśmy wszyscy te gorsze, natomiast dla mnie nie było rozmiaru tego gorszego. No i ten pan, co rozdawał ten sprzęt, a to była bardzo ważna osoba wtedy, która decydowała, i tak się zastanawiała, co mi dać, czy dać mi ten dres, czy w ogóle nie dać. I pamiętam wtedy trener mówi, a wiesz co, daj mu ten lepszy dres, jemu się należy. I dostałem ten lepszy dres, byłem szczęśliwy, a trener mówi tak, no dobra, chłopaki, no to dostaliśmy dresy, buty, judogi, no to idziemy teraz na trening, żeby je przetestować. No i co, no to ja mówię, no... Przecież nie powiem, że przyszedłem tylko po sprzęt, bo jestem chory, no to wziąłem tą torbę, poszliśmy na matę, 2 godziny treningu, ledwo, co już prawie nic nie widziałem, ale zrobiłem ten trening, spakowałem się, pojechałem do domu i chyba ze 3 tygodnie leżałem w łóżku. No właśnie, wcześniejsi mistrzowie olimpijscy mieli zdecydowanie trudniej, jak się wydaje, prawda? Co panem kierowało w tamtych czasach? Ja pochodzę z Bydgoszczy, z dzielnicy Szwederowo, które no nie najlepszą opinię miała. I trzeba było najpierw z tej dzielnicy jakoś wyjść na świat. I zawsze była jakaś taka ambicja, że... Bo w zasadzie na tej dzielnicy to nauczyłem się rywalizacji, szacunku. Szkoła dała mi dużo, miałem dobrych nauczycieli w szkole podstawowej, także zawsze miałem jakiś pozytywny przykład i z tego też moja decyzja wzięła się taka, że będę trenerem, pedagogiem, wychowawcą. Mam przy tym dużą satysfakcję, jeżeli wyszkolę czy juniorów, bo juniorów szkoliłem, mam co roku zawsze mistrzów Polski i w juniorach, i w seniorach. Mam też reprezentantów Polski. Największym moim sukcesem trenerskim było w Pekinie. 4 Besternika wagi lekkiej, srebrny medal zdobyła. To było dla mnie dużym takim zwieńczeniem też mojej kariery. Ta młodzież, która podejmie się treningu ciężkiego, bo to każdy trening, każda dyscyplina w sporcie jest ciężka, wymaga systematyczności, zaparcia, to warto tym ludziom poświęcać swój czas. I jak się widzi te efekty, to człowiek ma jednak takie zawodowe zadowolenie, prawda? Niejednokrotnie sport jest sposobem wychowania. On ratuje młodzież przed niekorzystnym wpływem ulicy. On uczy zdrowego trybu życia. Uczy walki o zwycięstwo. Popatrzmy. Mądrość jest po to, żeby zostać mistrzem sportu, odnaleźć swoje talenty, rozwinąć swoje talenty, zakochać się, zrobić coś dobrego. Nie jest po to, żeby gdzieś lądować. Maciej Skupiński, wychowawca, pedagog, trener Muay Thai. Człowiek, który nie zawsze dokonywał w życiu słusznych wyborów. Problemy z prawem, używki. Stracił wiele, zmarnował młodość. Sport im pomógł wyjść z uzależnienia. Dawał po prostu taką metodę na organizację czasu. W 2003 roku Maciej jako pierwszy Polak w historii zdobywa tytuł Mistrza Świata w Muay Thai. Wszystko zmienia śmierć mamy. Maciej pół roku spędza w seminarium duchownym. Podejmuje jednak decyzję, że odchodzi. Otwiera klub sportowy Serafin. Dziś trenuje chłopaków z ulicy. Tych, których do bycia wojownikami czasem zmusza życie. Wspólny mianownik ich historii zazwyczaj jest ten sam. Moi rodzice stali się jakbym nastolatkiem. Wychowałem się na osiedlu. Wiadomo, koledzy, imprezy. Różnie bywało. Na pierwszy trening do Serafina Norbert trafia przypadkiem, za namową kolegów. Po pierwszym treningu pomyślałem, że tak, że fajna sprawa. No i już od 10 lat ćwiczę Maśka. Kiedy spróbujesz, chcesz walczyć dalej. Na macie trzeba dać z siebie wszystko. Liczą się jedynie silne ciosy. Lewy, prawy, prosty, rotacja. Tu problemem jest jedynie technika, wytrzymałość i koncentracja. Inne problemy znikają. Całe negatywne emocje, które w ciągu dnia się kumulują, czy w pracy, czy w domu, są rozładowywane tutaj, na treningu. Nie trzeba szukać dodatkowych wrażeń.
Tajski boks na pierwszy rzut oka to sport bezwzględny, bezkompromisowy, stworzony, by wyeliminować zagrożenie. Jednak w treningach nie chodzi tylko o brutalną walkę, to coś więcej. Boks daje tą pewność tego, że niepotrzebne ci to jest do niczego. Bicie się z kimś, po coś udowadnianie sobie, bo trzeba tutaj wejść na salę i tutaj udowodnić sobie, no właściwie sobie, bo to nikomu innemu nie można udowadniać. Trzeba udowodnić sobie, że się coś umie. Maciej Skupiński nie daje taryfy ulgowej, ale w Serafinie wszyscy grają w jednej drużynie. Wieloletni zawodnicy dodają otuchy tym, którzy dopiero zaczynają przygodę ze sportem. Którzy zrobili pierwszy krok, by zmienić bieg swojego życia. Dzisiaj wszyscy Państwo zajmują się wychowaniem przez sport. Dlaczego? Ja przede wszystkim dlatego, że sport nauczył mnie właśnie tego wychowania, tego szacunku. Nauczył mnie wygrywać i przegrywać, no bo tego uczy właśnie sport. Ja spędzałam 3000 km rocznie trenując, pływając, będąc w wodzie. Cztery ściany i dno, kiedy musisz myśleć o tym, co chcesz osiągnąć w życiu, ale o tym, co chcesz osiągnąć w sporcie. I w ten sposób też chcę apelować do młodych ludzi. Chcę im pokazać, że oni nie muszą być mistrzami sportowymi. Bo nie każdy z nich będzie mistrzem olimpijskim, musimy być tego świadomi, ale muszą być mistrzami, którzy chcą przekazać jak najlepiej w życiu, jak najwięcej zrobić, mieć szacunek dla drugiego człowieka, mieć szacunek dla siebie, pomagać sobie w treningu, pomagać sobie przy starcie, rywalizować o złoto, ale z tym takim nastawieniem, że jestem mistrzem nie tylko sportu, ale też jestem mistrzem życia. I to jest moim zdaniem największa dla mnie motywacja przekazywania swojej wiedzy, bo sport jest najlepszą drogą, jaką w życiu obrałam. A dzisiaj młodzież twierdzi, że nauka pochłania strasznie dużo czasu, że nie ma już czasu na jakieś dodatkowe zajęcia. To mój tata miał dobre za to wytłumaczenie. Kochanie, dobry sportowiec jest też dobrym w szkole, bo dobry sportowiec jest w stanie znaleźć naukę na wszystko, znaleźć czas na wszystko. I rzeczywiście, jeżeli chciałam być dobrym sportowcem, musiałam się dobrze uczyć. To takie błędne postrzeganie też sportowców w szkołach przez nauczycieli, że sportowiec to głąb. To się naprawdę zmieniło. Zobaczmy, większość gwiazd sportu w naszym kraju to są osoby, które ukończyły studia, które mają doskonałą wiedzę, przekazują tą wiedzę, więc nie róbmy z tych małych dzieci, że one są inne, bo one więcej czasu poświęcają na sport. Nie, właśnie pomóżmy im, żeby one i sport, i naukę mogły pogodzić i potem iść dalej. Panie Pawle? Mogę powiedzieć na swoim przykładzie, chociaż ja nie byłem takim trudnym, ale mi sport właśnie, może nie uratował mi życia, ale pomógł, tak? Że całą swoją energię i ten potencjał i to, co wcześniej wykorzystywałem na podwórku, przerzuciłem na matę, tak? I to jak słyszę czasami, na przykład jak gdzieś jakaś nauczycielka, nie wiem, od matematyki, czy od historii, czy od polskiego mówi, nie, dziecko najlepiej, żeby sportu walki nie trenowało, bo będzie agresywne i będzie robić krzywdę innym dzieciom. To jest nieprawda, to jest nieprawda. To pomaga i właśnie szczególnie te dzieci, które są nadpobudliwe i mają problemy z siedzeniem w ławce, to poprzez sport są w stanie lepiej się uczyć. Czy sport amatorski jest wystarczająco wspierany? Przecież nie każdego rodzica stać na uprawianie takiego sportu. Dzisiaj większość klubów, i czy to w małych miastach, czy w większych miastach, wychodzi naprzeciw tej młodzieży, bo na pewno w waszej dyscyplinie, w naszej dyscyplinie w wioślarstwie, to trenerzy jeżdżą po szkołach. Ja na przykład, jak miałem akurat, robiłem nabór rocznika 76 i 82, to jak spotykałem się głównie, to trzeba było złapać zaufanie rodziców i oni jak przyszli, jak było 25 na przykład matek razem z ojcami, to też trzeba było im uświadomić, że z tej grupy to będzie może jeden olimpijczyk, jeden mistrz świata, jeden mistrz Polski, a ktoś musi być ostatni, a ten ostatni to musi tak samo trenować jak ten pierwszy, bo się nauczy życia, bo to jest. Ale nie wiadomo, edukacja. W tamtym momencie nie wiadomo, kto będzie ostatni. Tak, jeszcze nie wiadomo, ale bo rodzic chce od razu wiedzieć, proszę pana, czy on będzie mistrzem świata, czy on będzie taki jak Syciu, czy on będzie taki jak dziewczyny, które teraz medal zrobiły, tak? A trzeba i młodzieży, i rodzicom
przekonać do pracy, do systematyczności i dopiero po 3-4 latach... 10 nawet. Oczywiście. Moim zdaniem rozumowanie rodziców, że on przeprowadza dziecko na jakąkolwiek dyscyplinę i on od razu się pyta, to, czy on będzie najlepszy, on będzie nie wiem, jakimś tam tym mistrzem w danej dyscyplinie, no to jest złe. To jest błędne, bo rodzic powinien przyprowadzać z myślą, żeby najpierw to dziecko zaczęło trenować, bo mu się to podoba, bo chce to ćwiczyć, tak? A potem z czasem mija rok, dwa, trzy, cztery, pięć i wtedy się okazuje, czy to dziecko załapało to i chce dalej to trenować, dokładnie, tak? I wtedy wchodzimy w ten wyczyn, czy robi to amatorsko, czyli nie startuje na zawodach, robi to dwa razy w tygodniu, dlatego, żeby się lepiej czuć. Na szczęście mamy renesans zdrowego trybu życia i te rodziny kanapowe tak zwane należy odciągnąć od tych kanap. Myślę, że coraz mniej jest rodzin też kanapowych. Jest, jest naprawdę. Gdzie tak, społeczeństwo w każdym mieście i bieganie, i pływanie, triatlony. Także ja teraz też myślę, właśnie... że doganiamy na przykład ten nie, no zachód. To jeszcze nam dużo brakuje, bo na pewno. U nas jest tak gdzieś 4% uprawiających rekreacyjnie sport, mówię, bieganie, siłownia, fitness. W Niemczech jest 20%. Ale jest już coraz lepiej, tak? Ja pamiętam lata, kiedy ja chodziłam pobiegać i ktoś się śmiał ze mnie i krzyczał na mnie, że biegam. Ja chodziłem biegać. O 21 na osiedlach było ciemno, żeby mnie nikt nie widział, kaptur i... Dokładnie, bo było się wyśmiewanym, że się biega. Na szczęście zmiana trybu życia jest możliwa w każdym wieku. O tak, prawda? 100%. Ona przecież otwiera nowe horyzonty, ona jest źródłem wielkiej motywacji do życia. Ma 81 lat, ale wigoru i sprawności mogą pozazdrościć jej nie tylko rówieśnicy. Patty Jones to tancerka salsy, która niebywałą zwinnością i imponującym występem z 40 lat młodszym partnerem tanecznym w brytyjskim talent show zaskoczyła cały świat. Tak wygimnastykowany być to jest coś niesamowitego, naprawdę, no jestem pełen podziwu. Na aktywność nigdy nie jest za późno. Udowadnia to też pan Wiesław, choć na karku ma 70 lat, dziennie pokonuje na rowerze kilkadziesiąt kilometrów. Można pojechać w miejsca, do których się nie dotrze samochodem, a nawet motorem. Daje jakąś kondycję, prawda, lepsze samopoczucie fizyczne. A to już ping-pongowy duet. Zacięta rywalizacja pani Grażyny i pana Zbigniewa trwa od przeszło 20 lat. Przy tenisowym stole metryka nie ma znaczenia. Liczy się zwinność i szybkość. Udaje się ograć tych młodych? No tak, no wiek nie robi naprawdę żadnej roli i przeszkody, żeby sobie pograć. Ja mówię do 100 lat tenis stołowy. A potem bieganie. Na własnej skórze przekonuje się o tym najstarszy maratończyk świata, stuletni Fuja Singh. Karierę sportową rozpoczął w wieku 85 lat. Łącznie ukończył 8 maratonów, ostatni w 2011 roku w Toronto. Nadal biega na nieco krótsze dystanse. Jan Morawiec bez sportu też czuje się jak ryba bez wody. Ma 83 lata, biega w maratonach i wygrywa. W ubiegłym roku w Lyonie zadziwił świat, zdobywając tytuł mistrza świata. Do kolejnej podróży szykuje się też 69-letni podróżnik Aleksander Doba. Zamierza dokończyć ostatnią wyprawę i przepłynąć Atlantyk. Rusza już w maju przyszłego roku. Przygodę z kajakiem rozpoczął, kiedy miał 40 lat. Pora na sportowy start zawsze jest dobra. Klucz to motywacja. Trzeba sobie obrać cel, obrać jakiś termin na przykład. Nie wiem, chcę przebiec maraton, chcę przebiec nawet 10 km, 5 km. Zaczynać od małych kroków, później zaczynać do większych, największych i tak dalej. A motywacja sama przyjdzie, to już jak są efekty, to już motywacja naprawdę już sama przychodzi. Czasem cele są prozaiczne, poprawa kondycji, utrata wagi. Trenowaliśmy ciężko na początku, no właśnie, żeby zgubić się zbędne kilogramy, no byłem kulką naprawdę, jak widać tam na zdjęciach. No, byłem innym chłopakiem po prostu niż teraz. Bartłomiej Szczęsny, pięściarz z Otwocka, idzie jak burza. Zaczęło się od amatorskich treningów boksu. Teraz 19-latek ma na swoim koncie brązowy medal na Mistrzostwach Polski Juniorów.
No to jest już naprawdę duża impreza ogólnopolska. Przyjeżdżają chłopaki z całej Polski walczyć o medale. No i brąz to już naprawdę podium na 16 chłopaków. Jestem trzeci, no to jest wynik już. Drzwi do zawodowego sportu stoją otworem. Im większe sukcesy, tym konieczne jest wyższe zaangażowanie. Treningi Bartka już od dłuższego czasu nie mają wiele wspólnego z rekreacyjnym sportem. No, zdarzają się od 6-10 treningów w tygodniu. No i naprawdę jest ciężko, no po 2 godziny są treningi naprawdę bardzo intensywne. No czasami to nie mam czasu nawet lekcji odrobić do szkoły, czy się wyspać porządnie. Zawodowe walki są dłuższe od amatorskich, trwają 3 minuty, a rund jest o kilka razy więcej. To niezwykle intensywny wysiłek, który wymaga od zawodnika ponadprzeciętnej wytrzymałości. Zawodowiec czy amator, granica jest dość płynna. Wspólny mianownik to sportowy duch. Bez niego nie ma mowy o zwycięstwie. Proszę Państwa, kontakt z mistrzami sportu to jest źródło wielkiej motywacji i inspiracji dla młodych ludzi. Pani Otylio, Pani organizuje tak zwany Swim Tour. Tak, dokładnie. Otylia Swim Tour. Jest to projekt, który zachęca dzieci do uprawiania sportu. Jest to też taki projekt skierowany do dzieci 9-14 lat, czyli ten moment, kiedy podejmujesz z podstawówki do gimnazjum, z gimnazjum do liceum kolejne decyzje, czy chcesz uprawiać sport, czy nie, czyli wtedy, kiedy przytrzymujemy dzieci. I co jest wartością tej oddolnej pracy? Przede wszystkim największą wartością jest to, że poza możliwością spotkania gwiazd sportu i uczeniem się pod ich opieką, jest także uczenie tych podstawowych zasad funkcjonowania w sporcie, podstawowa informacja z dietetyki, podstawowa informacja z psychologii, czyli z tego, co jest niezwykle istotne w sporcie, czyli głowy, jak ona pracuje w sporcie i w życiu. To jest taka moja perełka, którą gdzieś tam pielęgnuję, ale jest to początek wszystkich działań, jakie mam zamiar stosować w stosunku do kariery sportowej i kariery po sporcie. Panie Marianie, wioślarstwo jest źródłem wspaniałych, niezwykłych sukcesów, prawda? Czy obserwuje Pan renesans tej dziedziny sportu? Ja uważam, że ten taki renesans zaczął się też taki moment, szczególnie jak Robert Sycz w naszej dyscyplinie został dwukrotnym mistrzem olimpijskim. I to też ma wpływ. Poza tym trzeba powiedzieć, że w wioślarstwie mamy w kilku klubach klasy sportowe. I w gimnazjum, i w liceum. I to też przekłada się potem na rozwój tej dyscypliny. Ale wioślarstwo to specyficzna dyscyplina, prawda? No zespołowy, sport zespołowy tak, i tutaj tak. Najmniejszym zespołem to już 2 osoby, tak? I woda jest potrzebna. No ja ten woda jest potrzebna latem. No także tutaj właśnie szczególnie też w tej dyscyplinie takie cechy jak zespołowości, wspólnego działania, młody adept uczy się tego. Nie? Szczególnie chciałbym tu zaznaczyć, też jest istotny kontakt z pierwszym trenerem. Nie? Myślę, że tutaj się zgodzimy w tym, bo to się przekłada. Zawodnik kończy karierę i pamięta swojego pierwszego trenera, który mu kilka, a nawet jak jedną wskazówkę zachował w ciągu całej kariery sportowej, to tak jest dużo, bo nawet przy tej jednej wskazówce, a pomocy innych, doszedł do mistrzostwa sportowego, prawda? Panie Pawle, Pan trenuje młodych judoków. Tak, staram się. Staram się przekazywać wiedzę młodszym. U mnie w klubie 15 lat temu zacząłem prowadzić zajęcia Fany Judo, czyli takie naprawdę maluszki, czyli 4-6 lat, ale to jest sama zabawa, tak? I kontakt tutaj z matą, nauka przewrotów, głównie zabawa, tak? ale kontrolowana. I myślę, że to jest taki początek do tego, żeby później zacząć trenować judo. Z tym, że tutaj też uwaga i prośba, żeby przy tym, bo tak jak ja zacząłem wprowadzać te zajęcia kiedyś, no to teraz już wszędzie są, tak? Ale nie zawsze są dobrze prowadzone, tak? Bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, trenerzy zbyt szybko chcą uczyć walczyć, tak? Co się potem przekłada, że takie dzieciaczki
kiedy powinni zacząć trenować judo, tak naprawdę, to już im się nie chce, tak? To już zawiedzeni to już, są. Tak, zawiedzeni nie, no, już na po początku. Prostu, to już po prostu są znudzone i już, no, już przestają trenować w ogóle, tak? Tak. A te zajęcia takie wczesne powinny powodować, że no, takie dziecko i rodzice oczywiście załapią to, tak? No i później po jakimś tam czasie kontynuują i tak. Zaczynają trenować na poważne judo. Na poważnie. Nasze rozmowy naprawdę o sporcie prowadziliśmy dzisiaj z naszymi gośćmi. Otylią Jędrzejczak, Pawłem Nastulą i panem Marianem Drażdżewskim. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Dziękuję. Amator uprawia sport z pasji, ciekawości dla polepszenia kondycji. I nie czerpie z tego żadnych profitów. Niczego nie reklamuje. Po prostu cieszy się z ruchu fizycznego i z doskonalenia własnych umiejętności. I nawet jeśli jego wyniki nie plasują go w piątce najlepszych na świecie, to jednak zasługuje na najwyższy szacunek. Bo dzięki amatorom sport ma piękną twarz i staje się stylem życia Polaków. Na tym kończymy, proszę państwa, nasz cykl rozmów o sporcie z mistrzami sportu. Mariusz Luszowski. Do zobaczenia. Sponsorem programu był właściciel marki Lotto.